Piotr Wójcik, dzień dobry. Dziś moim gościem jest Anna Trzaska, fizjoterapeuta z Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się w naszym podcaście w ramach programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Rzeczywiście mówimy o ważnym problemie, ponieważ ból pleców jest jedną z tych najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do specjalistów. Też za tym idą zwolnienia lekarskie. Pacjenci szukają pomocy u różnych lekarzy. W POZ-cie, w AOS-ie, szukają czasem też w opiece szpitalnej. Czasem ból jest tak silny, że trafiają na SOR. Pytanie przede wszystkim, gdzie najczęściej lokalizuje się ten ból i jakie są tego przyczyny? Zgodzę się z tym, że to jest wielki odsetek pacjentów i rzeczywiście ból dla tych pacjentów będzie zlokalizowany głównie w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Na drugim miejscu będzie odcinek szyjny kręgosłupa, a dodatkowo mięśnie, które łączą kręgosłup z obręczą kończyn górnych i kończyn dolnych. Mhm. Także ból najczęściej będzie zlokalizowany w górnym kręgosłupie, w dolnym kręgosłupie, naszych rękach czy pośladkach. I to jest ten ból, który niepokoi, bo jest częsty, bo jest codzienny wręcz, tak? Jeśli nie mamy aktywności własnej, która nam zadaje... No w jakiś sposób pomaga, tak? Tak, w jakiś sposób pomaga to przeciwdziałać. Więc ten ból kręgosłupa zmusza nas do tego, żeby udać się do specjalisty. I tak jak pan powiedział, najczęściej jest to pierwszy kontakt lub ortopeda, ale my z doświadczenia już wiemy, że powinien być to fizjoterapeuta lub lekarz typu reumatolog. Ponieważ najczęstszą przyczyną bólów kręgosłupa u młodych dorosłych będą choroby reumatyczne, jeszcze nierozpoznane, a właśnie one będą dawać dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych, czyli tuż obok odcinka lędźwiowego. I to jest taka droga, tak? Więc nie pierwszy kontakt, tylko raczej fizjoterapeuta i lekarz reumatolog. Co więcej, my fizjoterapeuci mamy narzędzia do diagnozowania pacjenta, więc w pierwszym kontakcie też służymy pomocą i wtedy możemy pokierować w odpowiedni sposób naszego pacjenta. A proszę powiedzieć, co leży u podstaw tego bólu, bo powiedzieliśmy, wiadomo, gdzie on się najczęściej pojawia. Powiedziała pani, że tłem mogą być te zmiany reumatyczne, jeszcze powiedzmy nierozpoznane. Natomiast no, jakaś jest tego wszystkiego praprzyczyna? Tak. Tutaj przyczyną przede wszystkim będą zmiany przeciążeniowe w naszym organizmie, czyli takie, kiedy jeszcze nie mamy patologii i choroby, ale zmiany przeciążeniowe wynikające z pracy statycznej, czy to stojącej, czy siedzącej, i zmęczenia mięśniowego. Na drugim etapie, drugą przyczyną tych chorób będzie występowanie takich chorób kręgosłupa czy krążka międzykręgowego, jak dyskopatia. Mają wiele z nas, często niezbadaną, ponieważ obrazujemy ją dopiero w badaniach typu rezonans magnetyczny, więc to może być przyczyną. Dodatkowo będą to jakieś wady postawy, które są przepracowane przez nasz organizm, skompensowane, ale mogą dawać dolegliwości bólowe w pewnym etapie i dodatkowo jakieś urazy, jakich doświadczymy na przebiegu naszego życia, tak, bo zdarzają się wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, co też często jest nierozpoznaną jakby dolegliwością kręgosłupa, bo to mogą być złamania na przykład kompresyjne kręgosłupa, tak? Ale największy odsetek to będą zmiany przeciążeniowe, no i niestety te choroby reumatyczne, które też zlokalizowane są głównie dolegliwości, przynajmniej w większości z nich w kręgosłupie. No wiadomo, że każdego prędzej czy później coś zaczyna boleć, każdego czasem coś boli. Natomiast co powinno być taką lampką, która powinna się jednak zapalić i skierować nasze kroki właśnie do fizjoterapeuty? Taką lampką ostrzegawczą na pewno będzie ból, który nie mija po odpoczynku, ból, który jest długotrwały. Tutaj mówimy już o powyżej miesiąca lub nawet
kilku tygodni, a także przede wszystkim objawy neurologiczne. Czyli jeśli mam mrowienia, drętwienia, promieniowanie tego bólu do kończyny górnej czy do kończyny dolnej, wtedy należy się zacząć interesować. Mhm. Kolejnym takim wskaźnikiem będzie to, że na przykład ból nie przechodzi po lekach przeciwbólowych, jakie są dostępne bez recepty. Wtedy warto sięgnąć po pomoc u specjalisty. Tak z praktyki codziennej, te lampki się palą, czy się żarówki poprzepalały jednak? Niestety nasze społeczeństwo jest przyzwyczajone do leczenia się na własną rękę, tak? Najpierw wykupujemy wszystkie dostępne leki z apteki bez recepty, później szukamy w internecie porady, a dopiero potem idziemy do tego lekarza, który jest no, pierwszym kontaktem, tak? Bo jakby no, system opieki jest jaki jest, i dopiero na samym końcu idziemy do specjalisty. No i taki specjalista może wtedy jeszcze tak skutecznie coś zacząć ratować? Czy to też już są takie zmiany, takie zwyrodnienia, w których możemy tylko pewne rzeczy łagodzić, a już raczej nie wrócimy do punktu wyjścia? Mhm. Zwyrodnienia będą dotyczyły jednak już troszkę starszej grupy pacjentów, tej po około 50 roku życia. I to będzie jakby proces usprawniania, więc tutaj ścieżka takiego pacjenta to tylko usprawnianie. A jeśli są to młodsze osoby, bo mówimy głównie o pracownikach takich pomiędzy 30 właśnie a 50 rokiem życia, to tutaj właśnie rola lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, żeby wyłapywał takich pacjentów i właśnie kierował ich do odpowiednich specjalistów, tak? Bo on ma narzędzie. On ma badania obrazowe, badania laboratoryjne, które mogą stanowić takie pierwsze sito różnicowania jego dolegliwości i wtedy odpowiedni sposób kierowania do specjalisty. Oczywiście, jak już się trafi do specjalisty, to jest to bardzo ważny moment. No daj Boże, żeby to wcześniejsze leczenie wytrzymała wątroba, bo myślę, że paracetamolu pacjenci są w stanie zjeść bardzo dużo, zanim się zorientują, że to jednak nie działa. No ale to jest ta, powiedzmy już, konieczność, która zachodzi w pewnym momencie. Jak można sobie samemu pomóc, żeby bądź to ograniczyć to ryzyko powstawania tego bólu, bądź no też w jakiś sposób złagodzić i odciążyć się? Tutaj na pewno warto być świadomym pracownikiem, który dba o swoją kondycję fizyczną na co dzień, bo ta długotrwała postawa stojąca czy siedząca, czy przeciążenia, bo mamy różny charakter pracy, będzie dawała zmęczenie mięśniowe. Więc my w swojej aktywności chcemy codziennie zrelaksować mięśnie, ale też je wzmocnić, ponieważ jak siedzimy długotrwale, nie działają mięśnie, które stabilizują nasze ciało. Więc wyłączone pośladki, wyłączone mięśnie brzucha, słaba mechanika oddechowa nie pomoże w utrzymywaniu dobrej formy. Więc żeby samemu sobie pomóc, trzeba utrzymywać aktywność fizyczną i to, jak podaje WHO, 5 razy w tygodniu po 30 minut co najmniej. Więc znajdźmy sobie taką aktywność, która daje trening, ale też relaksuje umysł i zacznijmy wykonywać. Tylko nie już dzisiaj biegnę maraton, tylko spokojnie, powoli wdrażam tą aktywność do swoich codziennych czynności. Może to być spacer przed pracą, wysiądźmy dwa przystanki wcześniej, czy spacer po pracy, lub dawno zapomniane hobby, które poszło w kąt, bo nie mamy czasu, tak? Niestety ten styl życia jest na siedząco, uczymy się na siedząco, pracujemy, jedziemy do pracy, więc tego ruchu jest mało. A konsekwencje statycznej pracy mięśniowej, no dają te dolegliwości bólowe. No mówi pani o takiej sytuacji idealnej, kiedy rzeczywiście ten pacjent, ten pracownik zarazem daje się przekonać, że no okej, spróbujmy z tym wysiłkiem fizycznym, ale pewnie jest też bardzo wielu takich, którzy mówią, że oj, on pracuje od rana do popołudnia, w pracy więcej obowiązków niż jest w stanie wykonać, no to no musi siedzieć przy tym komputerze, a jak wraca do domu, to już nie ma absolutnie na nic siły. Da się coś zrobić chociaż w pracy, żeby no, jednocześnie nie wyjść na lesera, a z drugiej strony wykorzystując też swoje no, prawa pracownicze, jakoś sobie pomóc. Oczywiście. Między innymi jest takie założenie naszego projektu profilaktyki bólów kręgosłupa, bo
pacjent w pracy, jako pracownik, może zadbać o siebie. Przede wszystkim musi robić sobie krótką przerwę, co około pół godziny, 40 minut, żeby przerwać pracę mięśniową, żeby one odpoczęły chociaż na chwilę. Może wykorzystać schody jako przejście się do działu innego lub przejście nawet, nie wiem, do doksera, tak, powiedzmy sobie. Więcej ćwiczeń na stanowisku pracy również może wykonać. Pokazujemy je na naszych szkoleniach. Są bardzo proste, nie wymagają nakładu żadnego sprzętu. Dodatkowo musi zadbać o aktywną postawę siedzącą, tak? Aktywna to taka, która wykorzystuje odpowiednie struktury do prawidłowego siedzenia. Bo nie po to ewolucja nas przystosowała do postawy stojącej i chodzącej, żebyśmy ją znowu sprowadzali do zwykłego siedzenia. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Z panią Anną spotkamy się jeszcze raz w kolejnym odcinku, wtedy trochę więcej powiemy na przykład o projekcie. Tymczasem dziękuję.